Pierwszy przejazd. Jedziemy do pana Piotra na Aleję Waszyngtona. Będziemy nagrywać na dwa samochody, ponieważ pomagają mi w realizacji filmu chłopaki z kanału na YouTubie Car Freaks. Dzień dobry. Dzień dobry. Za to nie pan. Słucham? To nie pan. A czego pan szuka? Szukam mojego kierowcy. To nie pan chyba. Ale mogę zostać pana kierowcą. Nie, no aż tak dobrze to by nie. A tak naprawdę to był żart, w sensie żart, jestem naprawdę pana kierowcą. A no to świetnie. Pan tak się na mnie spojrzał, a jest ty czarny samochód, a jestem konkret osobą, więc od razu łapię za samochód. Spoko. Proszę pana, a czy możemy jeszcze przez chwilę, czyli wyjechać to po pierwsze, a po drugie, jadąc tam na Orlą, jak może pan pojechać przez Powiśle? No. A w Garbie jazdy w ogóle? Tak, a co, pokazać panu? Nie. A pan dzisiaj pierwszy dzień jest tutaj na... Tak, ja generalnie też nie ogarniam, widzę tak jak pan. Aha, ja ogarniam bardzo dobrze. Przepraszam, czy pani Agnieszka? Tak. To ja jestem pani kierowcą. Bardzo. Zapraszam. I o, do Teatru Wielkiego. Tak. Super. Przepraszam, pan Mateusz? Nie, Marcin. No, znaczy Marcin, przepraszam. Jestem pana kierowcą. To pan ma trochę inaczej opisaną brykę. A coś jest w aplikacji zmieniono? No, czy to my jesteśmy my? Pan jest pan Robert? Tak. Jest napisane, że Opel. Opel Meriva. No, to nie jest chyba Opel, no proszę bardzo. No, ale podobne. Tak, Opla. Bardzo. Komunikacja. Dalej prosto. Słusznie? Lepiej zapiąć pasy? No, tak. Jest okej. Okay. Tak? Jest. W sumie spoko. To są takie GoPro w samochodzie. Ale pan dociekliwy jest, proszę pana. Rachel. No i jedziemy. Duże. Jedziemy. Auta. Nie muszę tak ściekać po mieście tyle. Znaczy to był tryb komfort, więc to na lajcie jedziemy. Tak? Tak, no nie ma się co bać. Dużo przygód się nie spotyka, naprawdę. Przepraszam, czy pan Mateusz? Tak, zgadza się. Zapraszam, jestem pana kierowcą. Witam. A ja pana znam skądś. Mnie? Tak. Jak ja pierwszy raz na Uberze jestem? A jasne. Nie wierzę w to. Nie. Widziałem pana na YouTubie. Może pana jechać szybko. Dzieluj się na co. Będziemy w takim razie próbować. To jazz. Właśnie czas. Rła minutę, korozel gany. To jazz. Szalony jazz. Szalony w rytmie zakochany. Nieźle. Ktoś kiedyś pani śpiewał na aplikacji? Nie. Byłeś kierowca? Nie, jeszcze nigdy. Full wypas, proszę pani. Kurczę. Ja bardzo mocno pracuję na 5 gwiazdek po prostu. Na to dlatego po prostu. No nieźle jest. Czuję. Nie, to był akurat tryb komfort, jeśli mam być szczery. Nie. Do bagażnika wrzucić czy coś? Nie, mam. Do tyłu może przełożę, będzie więcej. Ojejku, ale pani tutaj. Ale zakupy, chyba sroga impreza będzie. Paniński. Paniński? Tak. Wprosiłbym się, ale. No, skoro paniński. Nie bardzo. Nie wypada. Tutaj będę wchodzić, więc jeśli sekundę. Tylko zostawię klucze po prostu pod wycieraczką, dobrze? Poproszę nie mówić gdzie, bo potem jak pana okradnie ktoś, to będzie na mnie. Dobrze. Za sekundę wracam, panie Robercie. Dziękuję. Spoko. Czekam do 5 minut. To jest bez problemu. Torbę. To w ogóle. Jakby pan zostawił torbę, ja mówię, że do 5 minut. Bardzo pozytywna osoba. Jestem, dziękuję. Jak było, udało się wszystko? Tak, a właśnie oblukałem też bryłę samochodu z zewnątrz, jest spoko. Tak? Jest fajna. Dobra, pan teraz... Porsche przejedzie. Tak, pan teraz zamyka oczy. No. My mamy przed sobą, ja pokażę może widzom, co my mamy przed sobą. No niestety koniec drogi i chodnik, więc... Teraz wyłączam, wy nic nie widzicie. Pan zamyka oczy. Spoko. Ale Mustang nie przejedzie. No nie, masakra. Tutaj. I tam w prawo, w lewo? No w prawo, no. On przyjechał? Tak, jest ekipa z nami. Nie zawiesi się? Poziom zaskoczenia w dzisiejszym mnie aż... przeraża i przerasta, co się jeszcze wydarzy.
pojedziemy na ten festiwal piwny. Poważnie? Znaczy ja jadę, nie wiem. Ja już wiem w takim razie, gdzie jadę. To łapiemy się? Mamy światła, proszę Państwa. My zaraz skręcamy, ale może coś tam pokażemy. Można pomachać. Czy mogę wykorzystać Pani wizę? Niestety nie. Jak to? No nie, bardzo przepraszam. Mogą Panie wysiadać. Ja oczywiście żartuję. Ile ma koni? 500 koni. Seryjnie 500 koni. 4,8 pojemności silnika, V8, to jest V8. No. Jeżeli są Panie zainteresowane, to mamy światło, akurat mogę pokazać, jak się zbiera z tych świateł. Chyba, że jest jakaś choroba lokomocyjna. Nie, nie ma. Bo jakby co, nie mam torebki. My też. To ile kosztuje? Samochód? Tak. 800 tysięcy złotych. Nowy. A ile spala, bo to tyle? Oj tam, proszę Pani. Kto będzie przejmował? Porozmawiajmy o czymś przyjemnym może. No to nie jeździ Pan tak sobie jeździ ukryty po prostu w Oplu z luksusowym samochodem. Coraz bardziej mnie Pan wyczuwa. Mogę Panu pokazać, jak to się rusza od świateł, można powiedzieć. Myślę, że nie najgorzej. No nieźle, nieźle. Teraz mamy prostą. Teraz mamy prostą, no i czuję tutaj, że klient mnie lekko podpuszcza. Mamy 60 na godzinę i mamy 100. Wow. Ale polecimy dalej. Tak się jeździ po Warszawie. Na aplikacjach. Może ja nagram ten. Na cały ekran, śmiało, pooglądamy razem. Ja też. Myślałem, żeby Pan oglądał drogę. Cały czas oglądam drogę. Już mi się znudziła oglądanie drogi. Dobra, to jak mi mogę prosić? Tak już, otrzymuję się. Instagram. Dziękuję, było mi bardzo miło. Jeszcze raz dziękuję. Trzymaj się. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Udanego wieczoru. I udanego koncertu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejny bardzo fajny dzień i bardzo fajny nagrany odcinek. Mi się strasznie podobało. To jest chyba jedna z moich ulubionych serii, ponieważ oprócz tego, że jeżdżę bardzo super fajnymi autami, to jeszcze mogę dzielić się tym z innymi i zobaczyć ich reakcje na samochód, porozmawiać, poznać nowe osoby. To jest strasznie fajne. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się i mam nadzieję do następnego. Cześć!